Dzisiaj spotykamy się w deszczu. Niech to będzie więc symbol oczyszczenia z masowej, globalnej, negatywnej wibracji. Niech ta energia dzisiaj stanie do Twojej dyspozycji. Odnowienia, odrodzenia, nowego początku. Dzisiaj mamy bowiem 101 spotkanie. I wiesz już, że w ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy serię 100. I oznaczało to, że osiągnęliśmy 100% i czas, by rozpocząć coś nowego. Dzisiaj jednak 101. Jakie ma to znaczenie dokładnie w tym momencie? To nie ma znaczenia, bo ta zmiana i tak się już zaczęła. I jesteśmy dokładnie w samym epicentrum. Pamiętasz, wiele lat temu mówiłam o tym, co się wydarzy, gdy wszyscy bali się roku 2012. Mówiłam, poczekaj, to jeszcze nie jest ten czas, to jest dopiero początek. Coś nowego się wydarzy, coś starego odejdzie. Czas. Boimy się, co się wydarzy. Jak będzie wyglądało moje jutro? Jak będzie wyglądało moje pojutrze? Kolejny miesiąc, kolejny rok. Mogę Ci zagwarantować jedno, że już nic nie będzie tak, jak było wcześniej. Że odpadnie od Ciebie wszystko to, co jest gotowe do ścięcia. Wszystko to, co do Ciebie nie pasuje, co jest niezgodne z Twoim powołaniem, co jest zbędne, stare i przeterminowane. Śmierć jest sprawiedliwa. Śmierć idzie po wibracji. I śmierć dokładnie wie, co jest stare i przeterminowane i gotowe do ścięcia. I to zabiera. I robi miejsce dla tego nowego, tego pięknego. Wiele osób z Was boi się. Do zobaczenia za tydzień. Twoja Maria Bukarty.